pasy ok, spięte, wszystko udało się wygospodarować trochę. Chwilę czasu, to skoczymy jeszcze na 2 dni do Eldorado. Kocie, co ty tu robiłeś? Tak więc 2 dni na Eldorado, 2 nocki, także lecimy. Yo. Jestem na miejscu, stanowisko numer 10-11. Trochę się tu powiększyło. No, miejsca sporo teraz. Delikatnie lepsze zejście do wody. Ojej, oj, ale jak tu tyle walili. Dwa. I trzy. Spoko. Witam serdecznie. Siemanko. Siema. Miejsce naprzeciwko. Tym razem się wymieniliśmy. Yo. Znowu spotkanie. Tak jest. 2 doby. Tylko teraz zamiana stanowisk. No. Spędzamy razem 2 doby. 2 ciekawe nocki. Także będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Tak jest. Trzymamy kciuki. Na pewno będzie chłodno. No to mamy to. Zestawy w wodzie. GLM jest tutaj w samym rożku, truskawka jest obok brzuski i kukurydza jest między wyspą a wyspą tam na wypływie. Czekamy, zobaczymy. Na każdym zestawie kulka 20 plus do tego 2 garście kulek kruszonych i całych. I czekamy. A w kolejnym rożku może coś uderzy grubego. W tym oto narożniku jeden sprzęt na suma. Dzień dobry, piękny poranku. W nocy za bardzo nic się nie działo. Jeden strzał był z truskawki. Jeden strzał z truskawki, ale niestety ryba spięta. Jakieś popikiwanie na kukurydzy też miałem, ale tak poza tym to cisza. Za to na żywcu 2 brania, ale też niestety nie zacięte i nie był to sum. Sum by kłapnął raz i pojechał, a tutaj prawdopodobnie jakiś szczupak czy też sandacz. A u chłopaków coś się podziało? Cisza. U nas cisza, nic się nie działo. Jedynie jakiś leszczyk. Woda umarła. Leszczyk w nocy Mateusza przyatakował. Budził co chwilę. No i też cisza. Nie dał pospać. Deszcz do nas idzie.
Wiatr się nasila i przynosi ze sobą ciemne chmury. Mati! Dwieście. Pięknie uwielbiam was, jak się tak stawiacie. Piękny golasek. Wracamy do wody. Poszedł. Ani nie zdążyłem worka otworzyć. Widziałeś ten zakręt tutaj? Pięknie.
Jest i on. Spod prawej wysepki, nie? To jest. Prawa wysepka, prawo łuski. Tego miałeś nie mówić. Piękny. No. Ale nie chce się nas troszyć. Ile ma? Jeszcze nie wiemy. Zadowolony łowca! Mamy to. Pod tyle wyczki. Nie chciało mi się wstawać, bo myślę, znowu leszczowe pikanie takie było pip, pip, ale po chwili... Pipanie było? No. Ale w krzakach wylądował. Aha. Ale sam wyszedł. Poczuł trochę luzu. W krzakach? Gdzie w krzakach wylądował? Na wyspie, nie? Aha, na wyspie. Wyspa, ona też ma takie krzaki przepływające. Tam się wdupił. Odblokowaliśmy kołowroteczek, sam sobie wyszedł i... Trochę akcji było w pontonie, ale daliśmy radę. To obydwaj byliście na pontonie? Sam był. Dobrze, że podbierak z pływakiem. No nie, to musowo, bo wtedy sobie tylko go rzucasz nawet na wodę i nic mu się nie stanie, nie? Dwa kilo na tym worku? Ten worek nie będzie miał w sumie może 2 kilo. Co? 9 kilo. Aha, k***a, ja się tu patrzę 20. 20 też nie ma, mamy. 9, ważne, że jest. 9 kilo pełno łuski, ładnie. Co, damy za chwilę, jeszcze zrobimy rano. Na słodko. Dzień dobry, piękny kolejny poranku. U mnie niestety w nocy nic się nie podziało. Ani na karpiówkach, ani na żywcu. Ale Mateusz za to w nocy wyciągnął pełno łuskiego. Chłopaki już w lekko zaawansowanym pakowanku. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na kogo dobry, ten dobry. No, niestety musimy się już zawijać. Krótka. Tak jest. Krótka dwudniowa zasiadka. Się udała, można powiedzieć. Dwie noce, no. Dwie rybki wpadły, jedna stracona. I najważniejsze, dwa leszcze. Dwa leszcze. Dwa gruźliki. No i już czas się rozstawać. Czas się żegnać. Co najgorsze. Miło było poznać, hej. Na Raśko. Również. Fajnie było, ale się skończyło. Tak jest. Krótka. Dwunocna zasiadka, w sumie to były 3 ryby, niestety jedna stracona. Ale 2 wyciągnięte. No, ale 2 wyciągnięte w tą październikową, zimną porę. Do następnego. Lepiej się witać, jak się żegnać, ale się kurde, no. Ja mam jeszcze troszkę pakowanka, muszę zdążyć przed deszczem. Chłopaki odjeżdżają. Także, yo!